Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj o wyobraźni dzieci. Już jakiś czas temu pokazałem wam portret taty, który narysował pewien dzieciak. Jeżeli go nie pamiętacie, proszę bardzo, oto tata. Śmiało można powiedzieć, chujowego ma ojca. To była wyobraźnia chłopca, teraz czas na dziewczynkę, która ulepiła... Delfinomius. Wiem, że starasz się teraz wyobrazić, jak ma wyglądać delfin na kółkach, ale nie męcz się, po co? W końcu wszystko jest ulepione. To właśnie jest delfin na kółkach. Yep, that looks like a dolphin on wheels. Tak dla formalności, to kółka, a to delfin. Już nie gadaj, że widzisz tam coś innego niż delfina na kółkach. Oj, ty zboczuchu. Patrząc na to dzieło, ktoś powinien porozmawiać z ojcem tej dziewczynki albo z każdym facetem z jej otoczenia, bo każdy z nich ma podobnego delfina na kółkach. Wiecie co odkryłem? Jasiek też ma takiego delfina, trochę mniejszego. Tutaj. Teraz przykład selekcji naturalnej, której jestem wielkim fanem. Najczęściej dotyczy to pijanych idiotów, tak jak tu. I'm out. Poznajcie Steve'a. Steve, how you feeling, brother? To na niego trzeba zwrócić największą uwagę, a kumple dopiero się o tym przekonają. Here's your phone, bro. You fight whoever the fuck you want. Teraz możecie pożegnać Steve'a. Spokojnie żyje, ma złamaną rękę, bark, wstrząśnienie mózgu. A dlaczego to zrobił? Może leżało tam 50 groszy? Tego dowiemy się za kilka miesięcy, jak wyzdrowieje. Tak czy inaczej, aby to zrobić nawet po pijaku, trzeba mieć wielkiego delfina na kółkach. Podoba mi się reakcja kumpla, który to wszystko nagrywa. Zero reakcji i spokojna odpowiedź na pytanie. Yeah, I got that on video. Niektórych pijanych trzeba pilnować, a inni spokojnie tkwią w swoim świecie. Ten czeka, aż wjedzie tymi schodami na górę. I podobno do dziś tam czeka. Na koniec standardowo kot. Ej, nie moja wina, że koty podbijają internet, a wy mi te filmy wysyłacie na Facebooka. Tak jak teraz, film od Julii. Na początku podnieta ludzi i oryginalny tytuł. Największa na świecie działająca, pierdząca poduszka. Now created the world's largest functioning whoopee cushion. Zabawne? Nie? To masz podobne poczucie humoru jak ten kot. Któremu to coś pierdzi przy samym uchu. Moim zdaniem zastanawia się, którego człowieka zabić najpierw. Kolesia skaczącego na poduchę, czy może kobietę, która to wszystko nagrywa. Jest i trzecia opcja, że kiedyś spróbuję ze sobą skończyć. Chociaż najprostsze metody są najlepsze, tak jak to robi Jasiek. Naszcza im na łóżko, a wtedy moja mina wygląda tak. To tyle w dzisiejszym poszukiwaczu. Pełne filmy jak zawsze masz w opisie. Jeżeli ci się podobało, proszę zalajkuj, skomentuj i przede wszystkim subskrybuj. Widzimy się w poniedziałek na YouTubie, codziennie na Facebooku, gdzie jest was już 28 tysięcy. Jest nas coraz więcej. Jeżeli tam cię nie ma, tam cię zapraszam. Do zobaczenia. Hej! Dostaję od was masę wiadomości w tym, że mało snapuję, dlatego ponownie się uaktywniam na snapie, będę bardziej aktywny. I wy ludzie z YouTube'a wpadnijcie tu, bo będziecie widzieć więcej niż powinniście.